Dobra. Okej, dobra. Mogę już? Dawaj, działaj. Cześć wam wszystkim, ja jestem Rembol i jestem dzisiaj na kanale u Narfa i będziemy dzisiaj grać. Zgadnij kto. Moi drodzy, generalnie krótko mówiąc, gierka polega na tym, że ja mam swoją planszę, Rembol ma swoją planszę i musimy zgadnąć youtubera, którego sobie wybrała osoba przeciwna. I odpowiadamy tylko tak lub nie. Tak, tak. Dobra, więc teraz sobie wybieramy jakiegoś youtubera, tak? Wybierz sobie kogo byś zechciał, ja też sobie kogoś wybiorę. Dobra, mam wybranego. Okej. Czekaj, ja jeszcze muszę się zastanowić. A dobra, no, wybiorę sobie. To jest ciężka decyzja. Tutaj. Czyli mam kliknąć po prostu. O! O, na zielone mi się pokaże. Jakie fajne, jaka fajna aplikacja! Zadaj ty pytanie, prawda? Jesteś po prostu. Nie, zacznij. Ja zawsze drugi. Nie? Tak. Okej, okay. Się zbuntował, no dobra. Zatem, moje pytanie brzmi następujące. Czy twoja postać jest na tle jednolitym? Czyli jest jednego koloru, czaisz? A, dobre pytanie. No, widzisz, wyćwiczony. Martina mogę skreślić. Mogę skreślić Smawa, mogę skreślić ciebie, mogę skreślić, prawda, DJ'ego i Gimpera. Tak, robię i jeszcze Seksmasterkę. Jeszcze Seksmasterkę też mogę wykreślić, okej, dobrze. Powiem ci szczerze, że początkowo chciałem ją wziąć, ale... Wiesz co? Powiem ci szczerze, że ja też tak myślałem. Myślałem, czy będzie wziąć, ale stwierdziłem, że... Tak, tak się rzucała w oczy. Twoja osoba ma zarost. Aktualnie czy na zdjęciu? Na zdjęciu, tak? Ale mi teraz podpowiedziałeś, czyli... Aaaa, ale nie, mi teraz dałeś. Nie teraz dobrze. To zobaczy, nie? No na zdjęciu nie ma, no cóż no. Nie, no to, nie, to, nie było, to nie było dobre, nie posunięcie, teraz. No nie było dobre posunięcie. Bo tak mi podpowiedziałeś teraz, że ja pierdolę. Weź ty się. W sumie nie zostało mi tak mało wcale. No ile ci zostało? Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, to stary, to tyle jeszcze. No i połowę dopiero miałem, nie? No to nic, to spokojnie, dobra. Pytanie ode mnie brzmi, czy twoja postać na zdjęciu jest uśmiechnięta? Nie. Okej, czyli tak, czy mogę Kisielka wykreślić, Boxdella, Marcina, Jaśka na pewno, Stora, Bloła. Remek jest uśmiechnięty czy nie? Jak bierzemy? No, w sumie... Taki trochę uśmieszek jest, prawda? No, troszkę jest, troszkę. Dobrze, no to... No dobra, czyli wykreślam. Nie wiem, Multiego mogę zostawić w sumie. Na pewno mogę Poszukiwacza, Florka, Alex Mando Style, Mamiko. Fiki. A ja teraz myślę, kto teraz może mieć zarost, a wcześniej nie miał. Pytanie zadaj lepiej, a nie się tam zastanawiasz. Ja chyba wiem, kogo ty masz, lol. No jeszcze nie zgaduj, mój drogi, jeszcze. Czekaj. Czy sobie... twoje zdjęcie... Boże... Czy twoja osoba... No. Czy zdjęcie tej osoby jest na czarno-białym tle? Na czarno-białym tle? Nie. No to super, myślałem, że wiem. Ja pierdolę, zadałem takie niefajne pytanie. No właśnie, no to ile ty skreśliłeś osób? Jedną. Dwie. A to dobrze było. Mój drogi, moje pytanie jest następujące. Czy... czy... zdjęcie... czy zdjęcie osoby, którą wybrałeś, jest zrobione gdzieś na zewnątrz? Czy jest bardziej w domu, w jakimś pomieszczeniu, czy na zewnątrz? Nie. Nie jest. W sumie nie wiem, czekaj. Tak. Jest na zewnątrz. Tak. Czy wśród tych postaci, które teraz przeczytam, znajduje się twoja osoba, którą wybrałeś, okej? Okay? W gronie tych postaci jak Zuza, Banshee, Izak, Szumi, Czułek, Krzysiu, prawda, Goranka, Stu i ja, jest ta osoba. Jest. Już bardzo wiem, ile masz osób, teraz wiem, ile no masz tak, osób. No tak, ja mało mam osób. Kurczę, a teraz, 3, teraz 6, ja przeczytam, 6, dobra? No dałeś. Martin, Kiślu, Marcin, Jasiek, Remek, Smaw, Szumi, Multi, DG, Nitro, z KKF Master. Znajduje się, znajduje się. A, czyli nie wymieniłem już, jeszcze. Już ci ułatwiłem, wiem, już ci ułatwiłem, niech będzie. Słuchaj, to skreślę teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. Może to tak nie było dobre wyjście, no dobra, nieważne. Uwaga, więc jeszcze mam jakieś szanse, nie? No. Wielkopomna chwila, muszę teraz dobrze się zastanowić. No. To też zapytam o uśmiech. Twoja osoba jest uśmiechnięta? W sumie to ciężko zdefiniować. Naprawdę. Czyli mogę już usunąć wszystkie osoby, które perfidnie się uśmiechają. Tak, dzięki. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Chyba wiem. Tak mi no się dobra.
Strzelasz, okay. Czy jeszcze nie? Nie, jeszcze jedno pytanie muszę. Dobra, wybrać. Dobra. Zatem, czy na tym zdjęciu widać tej osobie klatkę piersiową? No niestety nie widać, a chciałbym, żeby było widać. Niestety nie widać, czyli Izaka mogę wykreślić. Ej, w sumie nie wiem. No. Boże, to jest trudne pytanie. Chyba wiem, chyba mi pomogłeś i to chyba bardzo. Ja jeszcze nie strzelam, no dobra. Perfidnie nie widać, ale... Perfidnie nie widać, okej, okay, czaję. Czyli Izaka mogę wykreślić, Krzysia Golonkę mogę wykreślić i tyle. Dobra, i chyba już wiem, no dobrze, teraz twoja kolej. Ty masz albo... Rezi, albo Multi. No, ale nie mów! Nie ma tak. No dobra, teraz. Czyli ty będziesz strzelał, ja będę strzelał, co? Ale tak, ale teraz moja kolej. A to ha, to nie było. No, o Jezu, dawaj! Czekaj. No. Jest szansa 50 na 50. No, dajesz, a jestem takim pochopcem, że zawsze. Nie! Czekaj. Strzelaj, no. Aż się cały spuściłem, stary. No, Remek? Nie! Nie! Ale nie wygrałeś. Ja wiedziałem, że musisz zadać pytanie, czy to multi, prawda? No musisz zadać takie pytanie, ale Boże, dobra. Ale jestem paru momentów. Ty już wiesz, kogo ja mam, teraz ja muszę strzelić. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć postaci i jeśli teraz strzelę, to wygrywam, wiesz o tym. Ej, nie, bo ty zaczynałeś, czyli... Znaczy grasz na takie zasady, że jak ktoś zaczynał, to jeszcze... Kto pierwszy trafi, ten wygrywa. A, no dobrze, dobra. Niech ci strzelam. Będzie! Strzelam! Czy tą postacią... Jestem ja? Tak! Tak, wygrałem! Jestem znowu największym pechowcem, jakiego znam. Znowu, ale do farty, masakra. Ale serio, stary, to jest jakaś masakra, nie? Ja miałem 50 na 50%, tak, ja a wybrałem... 50% i udało się. Yeah. Ale dla mnie, moi drodzy, czas na drugą, której zobaczymy, czy będzie remis, czy może jednak uda mi się na 2-0 wygrać. Zobaczymy, jak obstawiasz, Maciusz, jak obstawiasz. Uda mi się. Okej, okay, dobrze. Dobrze, zatem wybierz swoją postać, ja też wybieram i teraz myślę, kogo by wybrać, kurczę. Okej, okay, wybrałem. Czekaj, to teraz ja. Dobra, też wybrałem. No dobrze. To teraz ja zaczynam, tak? Pójdę twoimi krokami. Bo może to jest dobry pomysł. No, daj. Czy twoja osoba, tak, ma jednolity kolor tła? Nie ma zdecydowania. Cyk, cyk. Zdecydowanie, dzięki za pomoc. Nie ma. Dzięki za pomoc, to sobie powykreślam tych... No, pomogę ci, no. No, pomogę troszkę, bo nie, po prostu będę mówił tak lub nie i tyle, bo ja ci za bardzo pomagam, za bardzo. Ty mi tak pomagasz, że ja pierwsze. To jeszcze sprawdzę, tutaj nie, tutaj, cyk. Czy ta osoba, w sensie, czy jest ją widać od klatki piersiowej w górę? Nie, tylko w dół. Czyli... Nie, no żartuję. Okej, dobrze wiedzieć. Ale... mogę wykreślić oczoka, mogę wykreślić Kajko, mogę wykreślić... No i jeszcze Zaka i Samo, okej, okay, dobra. To teraz ja. Czy twoja osoba ma ciemny kolor włosów? Tak, ma ciemny kolor włosów. Dobre pytanie. Kurczę, mądre pytanie. A, widzisz. A Jasiek ma ciemny czy jasny? Jasiek ma ciemny, załóżmy, że ciemny. Co prawda na zdjęciu ma jasny, ale ogólnie ma ciemny. No to już jeszcze jedna osoba, dobra, mam już. Okej, okay, zatem pytanie w twoją stronę. Czy osoba na zdjęciu ma tło jednolite? To jest takie mądre pytanie w sumie. Nie. Nie ma jednolitego. Czyli tak, czyli Martina mogę wykreślić, Smawa, Sylwię, DJ'ego, ciebie i tyle. Dobrze. Czy twoja osoba... Tak? To Thor? Nie. Kurczę, zostały mi dwie osoby. Tak? Kto ci został? Nie no, żartuję. Przestań, nie straszę. Chciałem cię nastrażyć troszkę, dlatego no tak. Dobrze, zatem pytanko jest takie. Czy... Czy zdjęcie tej osoby... Albo inaczej, o, czy ta postać, którą wybrałeś, ma ponad 300 tysięcy, nie, ponad 500 tysięcy widzów na YouTubie? Jakie pytanie, LOL! Tak! Ma ponad 500 tysięcy? Tak! Okej,
No to tak, no to mogę wykreślić Kisielka, mogę wykreślić Seksmasterkę, Szumiego, Alex Mandostein, Mamiko, Tofiki, Adeskon i tyle. To ja jeszcze raz zapytam, czy twoja osoba jest uśmiechnięta? Kurczę. No, wydaje mi się, że tak. Wydaje ci się, że tak. Tak, wydaje mi się, że tak. O Boże, jak ci się wydaje, to ja teraz nie wiem, czekaj. No trochę mi zostało. Ile ci zostało mi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. O mój Boże, o mój Boże. Czy na zdjęciu tło jest rozmyte? Ciężkie pytanie ci powiem. Nie wiem. No to dobra, czyli na pewno mogę usunąć tych, którzy mają, definitywnie. Czyli mogę usunąć Czułka, Stew, Adbustera. I tyle. Ja nie wiem, czy ty masz tą osobę w ogóle w tych, bo takiej w ogóle nie wymieniasz, ale... Nie, już... dobra, to teraz pytanie. Czy wśród tych osób to, w sensie, czy wiesz, czy... No czy wśród... No, czy tam... Czy ta osoba znajduje się w gronie Banshee, Boxdel, Marcin Malczyński, Jaś, Remek, Multi, Blow i Nitro? Tak. O, no, już myślałem, że nie wymienisz. Okej. Dobra, a teraz... Dobrze. A może specjalnie to powiedziałem, ha? Dobra, więc teraz ja się zapytam. Kiślu, Boxdel, Jasiek, Multi, Remek, SKKF i Tofiki. Zgadza się. Ej, teraz ty czy ja? Pytam o rozmyte tło, teraz ty. No, a ja o uśmiech i nie wiem, czy to było wcześniej, czy później. Kurde, problem mamy. No okej, dobra. Możemy zagrać hip-hop hop do kamery, okej? Okay? Na 3-4 powiesz, co wziąłeś. Dobra? Ale jeszcze raz? Że gramy na hip-hop hop, w sensie wiesz, kamień, papier, nożyce do kamery. Hip-hop hop? No, tak się na Śląsku mówili. Nie, po prostu pokażemy na 3-4 i powiesz, co miałeś, dobra? No, dobra, okej. Okay. 3-4. Co masz? Co masz? Nożyczki. Ja kamień. No to wygrałeś, dobra, twoje pytanie, zadawaj pytanie, okej. Czy twoja osoba jest stereferę? Nie jest. To mam do wykreślenia 3 osoby i zostało mi 4. Czy ta osoba na zdjęciu ma krótkie włosy? Tak. Ma krótkie włosy, czyli mogę wykreślić Banshee. Twoja osoba to Fiki? Nie. To nie. Boże, została mi ostatnia to osoba. Jezus Maria, no dobra, to... Tak, została ci ostatnia osoba? Tak. Jedna? Nie, bo w sumie dwie sobie wykreśliłem, tak pomyślałem, że to na pewno nie będzie to. No nie, tak sobie skreślę 5 osób. No okej, okay, dobra. Mi została raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób mi zostało. A tobie jedna, to muszę strzelać. Nie, no mi w sumie trzy, no, trzy. Ja bym nie strzelał jeszcze na twoim miejscu. No. Ja bym jeszcze zapytał o to. Strzelisz i będzie. Strzelam. Czy twoja osoba to mój drogi Nitro? Nie. Ale mi spadł kamień z serca. Kurde. To czy twoja osoba posiada już 2 miliony subskrypcji i jest to Rezi? No tak, no. Jest! Udało się, nie mam pytań! Masz to, dałem ci wygrać, niech ci nie będzie. Nie mam pytań. Okej, no to wygrałeś, mój drogi. Ale a zgadnij, kogo ja mam. No właśnie, to chcę zrobić. Czy ta osoba ma niebieskie oczy na zdjęciu? Tak. Ma. Czyli Remek i Jaś to nie są na pewno. Czy w takim razie to jest Blow? Tak. O, ale trafiłem. Wybraliśmy dwóch takich youtuberów z głowicy tego naszego YouTube'a. Dobrze. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dobrze, moi drogi. Czy ty powiedziałeś? Dobrze, moi drogi. To nieważne. Moi drodzy, na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Wpadajcie na kanał Rembola, link macie, prawda, w opisie, także subskrybujcie. Robi. Wpadajcie na wszystkie social media, Facebook, Instagramy, Snapchaty i tak dalej. Linki, moi drodzy, macie w opisie. Ja tymczasem się z wami żegnam. Dzięki, Rembol, za grę. Dziękuję fajne. Bardzo serdecznie, było dzięki. Super. Tak, też mi się podobało, także trzymajcie się, do zobaczenia kolejnym razem. Siemaneczko. Pa, pa. Taką głupią muchę w pokoju i mnie wkurza. Stary, ja też. Czy... Cześć, ta mucha po prostu. No. Masakra, kurde, jakaś chora psychicznie.